Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażemy Wam porównanie standardowego, zwykłego klucza dynamometrycznego z elektronicznym. I myślę, że będzie to dość ciekawy odcinek. Zobaczcie, jaka jest różnica. I pokażemy Wam, jakie te klucze są dokładne i jak można je wykorzystać, sprawdzając normalne, standardowe klucze. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze. Wystarczy je włączyć oraz ustawić daną wartość, jaką sobie wybierzemy, zapisać i ona już zostaje w pamięci urządzenia. Dobra, teraz pokażę Wam, jak przy użyciu tego klucza elektronicznego możecie sobie sprawdzić standardowy klucz. Ustawimy sobie może 20 Nm. Zapamiętujemy. Teraz ustawimy sobie na tym kluczu 20. Mamy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zakładamy sobie obydwa klucze razem. Delikatnie dociągamy ten klucz. Widzicie? 19,4. Spróbujemy jeszcze raz. Po prostu chodzi o moment przeskoczenia tego klucza i możemy sobie sprawdzić wynik. No i przez chwilę było 20. Jeszcze raz. (20,8). Mam nadzieję, że to było fajnie widać. Po prostu chodzi o moment przeskoczenia tego klucza, czyli osiągnięcia już zadanej wartości, no i o wyświetlaną wartość na tym kluczu. Także tak jak widzicie, ten klucz mamy sprawdzony, jest OK. A teraz Wam pokażę na tym drugim kluczu. Tu mamy troszkę większy klucz. Ustawimy sobie go na, powiedzmy, 40 Nm. Ustawimy teraz ten większy klucz też na 40. Teraz mówię set 40. Zapamiętujemy. Zakładamy jeden klucz. Adapter niepotrzebny. I sprawdzamy teraz. Chwila, ile to było? 40. Tu wychodzi 42. Powiem Wam, że gdy dojdziemy do zadanej wartości i ten klucz już przeskoczy, to wtedy się troszkę fałszuje wynik. Musicie patrzeć sobie na wyświetlacz i wtedy patrzeć, kiedy ten klucz przeskoczy. Mieliśmy 38 Nm, tu jest 40. Czyli ten klucz będziemy sobie dawać do kalibracji. Też sobie go wyślę do tej firmy. I ustawiam mi go przy okazji jakiegoś innego odcinka. Wam po prostu pokażę, że po ustawieniu, po kalibracji już pokazuje idealnie tak samo jak ten. Dobra, przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Powiem Wam na przykład przy wykręcaniu świec żarowych. Na pewno się już nie jeden przekonał, że jest z tym problem. Jak Ci Wam świeca urwie, to są już później koszty bardzo duże. Jeśli chcecie to zrobić sami w domu, jest na to sposób, żeby bardzo nie ryzykować. Właśnie te klucze mają też to fajne zastosowanie, że mierzą moment odkręcania śruby, dokręcania i odkręcania, czyli działają w lewo i w prawo. Czy nie tylko te, bo niektóre standardowe klucze też tak mają, ale powiem Wam, że tu jest bardzo fajnie to zobaczyć. Tak jak widzicie, on cały czas mierzy, zaczynam odkręcać teraz śrubę i cały czas mamy wartość. Powiem Wam tak, że świece żarowe dokręcamy z momentem różnie, 12, 16, 18 Nm. Możemy je odkręcać gdzieś koło 20, troszkę ponad 20. I tak widzicie, teraz mamy 15, zaczyna puszczać. No i śruba nam puściła, wynik zapamiętany 15 Nm. Jakby nam na przykład przy 20 Nm nie chciała puścić świeca żarowa, czy tam przy 22, zostawiamy to i dajemy do mechanika. I będzie to naprawdę, naprawdę kosztowne. Dzięki temu możecie to zrobić po prostu bez ryzyka. Możecie spróbować sobie to zrobić sami w domu, nie? Jeszcze raz próbujemy. Dokręcimy sobie klucz, tak widzicie. jest ustawione chyba teraz na 20 Nm. On wcześniej picza, jak dojdzie do zadanej wartości, to piszczy cały czas. I mamy 22. I właśnie to jest w nich bardzo fajne, że po prostu przy odkręcaniu jest to bardzo pomocne. Nie ryzykujemy zerwaniem śruby. Jak jest zapieczona gdzieś śruba, te świece potrafią się zapiec. Jak widzicie, 15 Nm puściła. Wiadomo, przy odkręcaniu jest troszkę ta siła mniejsza, inaczej troszkę te siły działają, nie? To jest może kapitalna sprawa. Ja mam dlatego dwa te klucze. Wcześniej miałem ten jeden, teraz się zaopatrzyłem w ten drugi, bo tak jak wspomnieliśmy już, ten jest od 3 do 30 Nm, ten jest do 340. Poza tym te klucze można wykorzystać też w rowerach, w jakichś mniejszych urządzeniach. Do rowerów na przykład jest w zupełności wystarczy taki mały klucz, ten do 30 Nm. Jest jeszcze jeden model bardziej uniwersalny, chyba od 10 do 170, już nie pamiętam, czyli przykręcimy nim małą śrubę i dokręcimy nim koło w aucie, bo koło w aucie dokręcamy gdzieś koło 120-130 Nm. I tak jak widzicie, taki mały kluczyk, ten mały klucz ma dużo większą wartość niż na przykład ten duży. Ten ma, chyba już nie pamiętam, do 170, nie, ten ma do 220 Nm, a ten mały ma do 340. Jeszcze wam pokażę, jak nie wierzycie, że on tyle wytrzymuje. Bo 330 Nm to jest naprawdę bardzo dużo już. No i zapomniałem dodać, że te klucze są wykonane z metalu. Teraz tak, przy tak dużej sile, po prostu chcę wam pokazać, że ten klucz naprawdę tyle wytrzymuje. Ja nim dokręcałem ostatnio koła też, na 320 Nm, czyli śrubę w piaście. Ustawiamy sobie go praktycznie na maksa. Za dużo. Mamy niecałe 340. Zatwierdzamy. Mam nadzieję, że to było widać. Nic nie robię, nic nie oszukuję. Zakładam sobie tu drzotkę, teraz spawaną już, bo normalnie bym zerwał. Zakładam przetyczkę, taką naprawdę długą. I patrzcie. Jak widzicie, 343 Nm. I klucz w całości, nic się mu nie stało. Powiem wam, że jeśli dokręcamy dużo tych śrub, to dużo szybciej to zrobimy też takim kluczem, nie? Jeśli dokręcamy dużo tej samej wartości. W tym musimy raczej patrzeć na wyświetlacz, nie sugerować tym dźwiękiem. Ten dźwięk też jest spoko, ale lepiej patrzeć na wyświetlacz, jeśli chodzi o tę siłę dokręcenia. Ten mamy to naprawdę na 100% precyzyjne i jest dużo dokładniejszy od tego. Ale jeśli dokręcamy, nie wiem, koła w aucie, wulkanizator pracuje, że robi cały czas to samo, to wtedy zrobimy to dużo szybciej standardowym kluczem, bo wtedy chwytamy po prostu ten klucz i mamy ten moment, jak widzieliście, może nie widzieliście, słyszeliście, jest po prostu ten moment przeskoczenia. Czyli dokręcamy śrubę, klucz przeskakuje, koniec i gotowe, nie? I powiem wam, że jeszcze kiedyś, jak będę miał świece żarowe, zrobię o tym odcinek i pokażę wam, jak wykorzystać w pełni właśnie taki klucz przy świecach żarowych w samochodzie. Firma dynamometryczne.pl ma w swojej ofercie głównie klucze oraz zajmuje się ich kalibracją. A powiem wam, że dlatego chciałem wam pokazać tę firmę, bo naprawdę parę razy im pomogli, jeśli chodzi o klucze. Pomogli mi naprawić ten jeden klucz. Pomogli mi skalibrować też klucze. Także naprawdę są godni polecenia. Jest naprawdę w porządku gościu. Jak macie jakieś pytania, możecie do nich dzwonić. Na pewno wam doradzą, czy wybrać taki klucz, czy wybrać taki klucz. Mają też bardzo dużo modeli, nie? No i ceny mają praktycznie najlepsze na rynku. Także chyba nie trzeba ich polecać. Jak raz od nich kupi, to już na pewno będzie do nich wracał, nie? Wejdźcie sobie na tą stronę i zobaczcie w każdym bądź razie, bo i ceny, i obsługa jest naprawdę na najwyższym poziomie, nie? Link będzie podany w opisie. Tak, link podany w opisie. Dziękujemy za obejrzenie i mamy nadzieję, że informacje, które dzisiaj wam przedstawiliśmy, będą dla was przydatne. Na razie, hej.